To, co zobaczyliśmy dziś rano za oknami, najbardziej zmartwiło mieszkańców okolic Senoka. Niespodziewany powrót zimy sprawił, że ponad 700 gospodarstw było bez prądu. Mokry śnieg oblepiał i łamał gałęzie drzew, a te powodowały uszkodzenia linii energetycznych. Najwięcej awarii było na linii średniego napięcia między Leskiem a Tyrawą Wołoską. W Górach Słonnych spadło około 15 cm śniegu. To w sumie niewiele, ale problemem okazało się to, że śnieg był mokry i ciężki. Ten śnieg spowodował zerwanie gałęzi drzewa. Ta z kolei spadła na linię, powodując zerwanie izolatora. Wyłączonych zostało 18 stacji transformatorowych średniego na niskie napięcia. Dla ponad 700 gospodarstw w kilku wsiach powiatu Leskiego i Sanockiego oznaczało to przerwę w dostawie prądu. W nocy gdzieś nie było, a 6:30 rano już był. A o której w nocy to nie wiem, bo spałem. Najszybciej udało się przywrócić dostawy energii elektrycznej mieszkańcom Tyrawy Wołoskiej. W miejscowej szkole elektryczny dzwonek działał już o 8:00. Coś migało przez chwilę. Ja pracowałam od 6:00, to około 7:00 już światło się pokazało, prąd był. Nieco dłużej, bo niemal do 11:00 na koniec przerw w zasilaniu musieli czekać mieszkańcy okolic Manasterca i Bezmiechowej. Dla właścicieli sklepów był to czas przymusowego przestoju. No jak nie ma prądu, to wiadomo, jest problem z kasą i tam jakieś inne może utrudnienia, ale lodówka najbardziej się psuje. Ja mam chorego ojca i muszę znowu w nocy wstać do niego, muszę po prostu popatrzeć jak co, a to tak, to szukaj latarki, to jest powyłączane i uciążliwe to strasznie było dla mnie, bynajmniej dla mnie, no nie wiem jak tam ktoś jak spał, no to mógł po prostu już tam nie odczuwać tego. Około południa wszystkie awarie prądu związane ze śniegiem zostały usunięte. Nieco dłużej ze skutkami zimowej aury musieli zmagać się kierowcy, szczególnie na górskich odcinkach dróg.